Dobra, miałem ten filmik już dawno, dawno temu pokazać. Niestety nagrywałem inne filmiki i zapomniałem o tym mierniku, który kupiłem na AliExpressie. Ten jest z Allegro za 50 zł. Ten jest z AliExpressa za 36 zł z przesyłką. Jest o wiele bardziej zaawansowany niż ten z Allegro. I skupimy się na tym z AliExpressa. Generalnie różnica jest dosyć spora, bo tego możemy zasilać z baterii i dodatkowo z gniazda ładowania. Tego żółtego nie możemy zasilać oddzielnym zasilaniem z zasilacza. Tutaj mamy wyjście na do 50 V DC. Możemy mierzyć prąd, czyli taki mamy mini mierniczek do mierzenia zasilania. Tutaj mamy coś związanego. Te dwa są z generatorem częstotliwości, czy jakoś tak. Także ja tego i tak nie użyję. Tutaj sobie zamocowałem taką przejścióweczkę. Mam podpięte dwie sondy, żeby było mi łatwiej mierzyć elementy. Oczywiście mogę to sobie wypiąć bez problemu i będę miał standardowo, ale różnie można kombinować. No i tutaj mamy potencjometr, dzięki któremu przełączamy się po opcjach menu. Trochę zakurzony jest, bo on leżał. Generalnie polecam, bo jest zarąbisty miernik, ma sporo możliwości, których ja wszystkich i tak nie wykorzystam. Dzięki niemu możemy sprawdzać elementy takie jak kondensatory, diody, rezystory. No dużo, dużo elementów. Wiem, tranzystory, PNP, NPN, jakieś tam, kurde, jeszcze układy inne. Tutaj postaram się Wam pokazać na kilku elementach, jak ten miernik będzie działał. W tym celu sobie go włączymy. I najpierw może co? Pokazałbym Wam opcje, jakie w ogóle ten miernik ma. Jest, ok. Kręcę teraz sobie tym tutaj wyłączenie. Lecimy po kolei. Dobra, w drugą stronę polecę. Chwila, żebym cofnął się do początku. Dlatego jest naprawdę tutaj od zarąbania. O, jest, dobra. Włączenie. No jak jest, kurde. Dobra, lecimy już show data. Switch off. Transistor. Czyli mierzenie tranzystorów. Częstotliwość. Generator chyba częstotliwości. 10 bit PWM. Tego za bardzo nie wiem, o co chodzi. Kondensatory plus ESR. Tutaj mamy dławiki i cewki. Kondensatory. Chyba 1,3. DS 18. To jest czujnik chyba temperatury, jaki możemy podłączyć pod ten miernik. Korekcja mikrofaradów, kondensatorów, tego nie wiem. Ear decoder, ear encoder. Tu możemy sobie niby czytywać kody z pilota, ale czytałem, że nie wszystkie piloty idealnie szczytuje. DHT11 to jest też jakiś czujnik temperatury, tyle że chyba bardziej zaawansowany. Self-test, voltage. Zarąbista sprawa, bo do 50 V można mierzyć napięcie. Front color, chyba czcionki. Back color, czyli tła.
Show data, switch off. Okej. Pomierzmy sobie tranzystory. Tranzystory nie. Kondensatory. Kondensatory. Dobra, nie, ja zrobię inaczej. Ja go najpierw wyłączę. I on się chyba na automacie ustawi. Switch off. Dobra, włączę go. Testing, nie ma nic. Dobra, najpierw sobie przetestujemy diody. Wiem, że któraś tu jest uszkodzona. Jakaś czerwona dioda. A żeby było łatwiej, to ja może wyjmę te sondy i po prostu będę podłączał pod te tutaj nóżki. Dobra, robimy testa diody. Testuję, widać? Jest 2 V. No, 2 V dioda. Spoko. Fajnie. Następną bierzemy zieloną. Zieloną sobie tym razem weźmiemy. Testa. Sprawna będzie. 2 V zielona. OK. Także mamy tą sprawną diodę. Lecimy z następną diodą. Jeden 87. OK, ta jest sprawna. Super. I czwarta dioda. Nie złapało mi jednej nóżki, dobra. Mamy. Aj. Teraz złapie mi. Dobra. Stujemy. I to jest już uszkodzona dioda, bo pokazuje coś całkiem innego. Tam to wiem, że mam uszkodzoną, bo nie działa. Teraz sobie przetestujemy taki kondensator, na nim pisze 102. Maluteńki. 102. Zobaczymy, co pokaże nam ten miernik. Testing. 967 pikofaradów. Kondensator. Jeszcze raz robimy test. Czasami warto zrobić 2-3 razy próbę. No i pokazał 960. Ileś tam. Zrobimy taki test. Tutaj mam rezystory z napisem 100. Wyjmę jednego. Zobaczymy, jak pokaże ten miernik, jaką wartość powinno być w granicach 100. Może zaraz się przekonamy. Testing. 1,3 wykrył. 100, no pięknie, perfekt. Idealnie. Dobra, 100 zaliczona. Bierzemy jakieś inne jeszcze do testu. Tu mam 220, dobra, 220 przetestujemy. Żeby nie było. 220. Robimy testa. 211. Tu nawet to ma zaletę tą, że tutaj nie musimy reseta robić. Jak już mierzymy ten sam rodzaj. Dobra, 220, zobaczymy, 47.
co pokażę. Patrzcie, widzicie, nawet się nie przełączył. Wkładam 47. 66,2. To jest piękna sprawa, bo ten miernik nie musimy go resetować. Także jakbym miał podłączone sondy, mogę sobie mierzyć różne elementy. Na przykład na płytce rezystory. Czy są sprawne, czy nie. I mi pokaże, co najlepsze jest. Tak, moi drodzy, to jest piękna sprawa, bo tutaj podłączają spod ten mierniczek sondy. Takie o. Mogę bez problemu na jakiejś płytce sobie skakać po rezystorach. Na przykład sprawdzam tego, pokaże mi. Co następny, pokaże mi, czy jest sprawny, czy nie, jaką ma wartość. Kondensatory to wiadomo, że trzeba wylutowywać. Ale rezystory możemy sprawdzać bez problemu. Diody. Zresztą, co ja mam, jakieś diody? Nie mam. Dobra, teraz sobie sprawdzimy kondensator. Pokazuje 220 pikofaradów. Nóżki złączyłem, żeby go rozładować. On jest i tak już rozładowany. A, jeszcze mi się rozwalił. To go nawet nie zmierzę za bardzo. Trzymam jeszcze jeden jakiś tutaj. Taki z długimi nóżkami. Nie mam. Mam w ogóle jakąś diodę? Mam. Mam diodę. Z jakiegoś zasilacza wyjętą. Zaraz ją sprawdzimy, czy ona jest w ogóle sprawna. W tym celu podłączę ją pod tutaj złącza. Nie wiem, czy mi złapie. Trzeba zresetować. Testing. A, nie złapało. Czyli musiałbym co? Podłączyć sobie sondę. Mam podłączone teraz tutaj sondę. Dwie sondy. Spróbuję teraz się tak pobawić. Dobra, sobie wezmę to. Testa. Czterdzieści jeden pikofaradów. Jeszcze zobaczę. W ten sposób. Nie, trochę to jest ten. Tu musiałbym zastosować nie sondy, ale żabki takie. Dobrze, ja sobie to wyciągnę. Bo to jest dobre do rezystorów. Sonda. Sprawdzimy taki element. Zobaczymy, co on pokaże. Pisze sec. Wiem, że jeden jest uszkodzony. Lecimy z tym koksem. Niech mi tu wejdzie. O, weszło. Co on mi pokaże? Testing. 40. Co on mi pokazał? To jest ten uszkodzony chyba, no. Pokazał, że niby są dwa rezystory. A ten? Co pokaże na tym? Ten powinien być dobry i pokaże, że jest dobry. Tak, pokazał. Widzicie, co on tutaj pokazał? Dwie diody.
Są dwie diody w tym. No i tak pewnie jest. 3743 kiloohmy. Dwie diody. Generalnie. Aha, jeszcze co bym zmierzył, może napięcie czegoś? Jakieś bateryjki? Bateryjki albo weźmiemy z takiego powerbanku. To ma chyba, nie wiem, 3,7 czy ileś. Zobaczymy, czy on zmierzy. Mi napięcie tego. Gdzieś to było, czy mogę, czy muszę, aha, muszę się przełączyć. Tym razem na, ojejku. Ale tranzystor. Jest voltage. Teraz mogę mierzyć napięcie tym. Ile? Zero, rozładowana. Rozładowana całkowicie. Zmierzymy baterię od Sony Ericssona. Ta też rozładowana kompletnie? Też rozładowana. Dobra. Weźmiemy jakąś inną bateryjkę. No kurczę. Tylko nie pamiętam, czy on 5 V, czy miał jakąś minimalną wartość do mierzenia. To są 3 V chyba. Jest 1,57. Pokazuje. 1,57 V. Taka bateria malutka. Serce czy coś w tym stylu. Czyli to jest totalnie rozładowane. On nie pokazuje nic. 0 mV. Nie pokazuje. Trzeba podłączyć odpowiednio bieguny. Plus do plusa, minus do minusa. 3,56. Ma ta. A, czyli okej. No tak, przy prądzie DC trzeba podłączyć odpowiednio bieguny, czyli gdzie jest minus, tu czarny. Na odwrót. Może być rozładowana. Dobra, tej mi nie pokazuje nic. Ta jest niby według tego na 100% rozładowana. Wezmę miernik. Sprawdzę miernikiem. Dla pewności. Żeby nie było, że ja tutaj coś źle mierzę. Miernik, co pokazuje? 0. Miernik pokazuje 0. No zawsze jest problem, kurde, z tym. Trzecia ręka mi się przyda. Dlaczego ja nie użyłem trzeciej ręki? Tak, 0. A to? Trzy pięćdziesiąt osiem. Trzy pięćdziesiąt osiem. Dobrze, 3,58 i tą, którą mierzyłem, pokazuje 1,59 zł. 1,59 zł. Czyli na pewno te dwie są sprawne. Ta jest rozładowana na 100%.
Jeżeli podłączymy, to mi pokazuje 51, 52. Robimy tak. No niestety trzeba odpowiednio podłączyć. Dobra. Także mierniczek jest dosyć zaawansowany i można nim sprawdzić strasznie dużo rzeczy drobnych w naszym warsztacie. A ten to wiadomo. Jeszcze tylko szybko tego pokażę, jak ten wygląda, jak się włączy. Aha. Mam przełącznik. Całkiem inny, ale sprawdzimy jeszcze sobie to. Chwila, 1, 2, 3. Czy muszę podłączyć w ten sposób? Dobra, sprawdzimy sobie tego. Tranzystorka, czy co to jest? Rezystor. O, to jest ten uszkodzony. A tutaj co mi pokazywał tamten? Dwie diody. A ten mi pokaże co? Dwie diody, tak samo. 250 i 250 mV. Dwieście pięćdziesiąt i 250. A ten co mi pokazywał? Jeszcze raz sprawdzimy 1, 2, 3, czyli tu środek. Zamykamy i włączymy go. Okej, 250. Aha, czyli pokazuje. Tak samo 250 mV, ale dodatkowo rezystencję jakąś 3033 kΩ. No i to by było na tyle, no. Ja się i tak super na tym mierniku jeszcze nie znam, bo on ma sporo funkcji, które można fajnie wykorzystać sobie w warsztacie, w naprawie różnych urządzeń, w sprawdzaniu elementów. Także na przykład biorąc taką płytkę na przykład od czytnika książek mogę sprawdzać fajnie na samej płycie rezystory i diody, czy są sprawne, jak idzie napięcie DC do 50 V na poszczególnych, na przykład, nie wiem, tutaj sekcjach. Super sprawa. Czy zamawiać z Allegro czy z AliExpressa? Osobiście wolałbym zamówić wersję rozbudowaną z AliExpressa, tańszą niż na Allegro, bo na Allegro są rzeczy zawsze przynajmniej 2 razy droższe. Tak samo jak ostatnio kupiłem uchwyt, który kosztował na Allegro 50 zł, nie? A na AliExpressie wiecie za ile? Z darmową przesyłką takie coś było? Za 12 zł. Także 4 razy więcej ktoś sprzedał na Allegro niż mógłbym kupić na AliExpressie. No, także ja kończę nagrywanie. Macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Generalnie polecam taki miernik każdemu amatorowi, nie tylko elektroniki. Pozdrawiam.